Często gdzieś tam w głowie naszej rodzą się takie marzenia, że chcielibyśmy być wielkimi bohaterami, gwiazdami wielkich stadionów, porywać tłumy. A zapominamy, że tak naprawdę w tym miejscu, w którym jesteśmy, mamy być. I mamy być właśnie bohaterami dla tych, którzy są nam dani, którzy są nam darowani. Zatem bądź tym ziarnkiem gorczycy, które może jest takie maleńkie, ale jeżeli ofiaruje swoje serce i podleje się jej miłością, to może stać się dla wielu z Twojego otoczenia wielkim drzewem, w którym będą mogli się schronić i będą do Ciebie przychodzić po pomoc. Zatem bądź bohaterem dla tych, których masz obok siebie. Niech dobrze się czują przy Tobie. Dobrego.